Ale możesz też o wszystkim zapomnieć i się jeno dobrze bawić. Hearthstone, Heroes of Warcraft. Siemano, jestem Sawic, to jest oczywiście Hearthstone, a dziś, moi drodzy, kolejny mecz, kolejne dwa prawdopodobnie mecze, tym naszym czarnoksiężnikiem, kontynuujemy naszą arenę Warlockiem, no cóż, co by dużo o nim gadać, kontrolno-midgame'owym. Ostatnie mecze szły nam naprawdę całkiem nieźle, szczególnie mi się ostatnio, pamiętacie, podobało zagranie lewitującego obserwatora z tym na nim jeszcze nałożonym beztwarzowym manipulatorem i po prostu stworzenie sobie dwóch postaci 8-8 na stole, tam 8-6, 8-8, nieważne. Wskakujemy w takim razie do następnej gry i zobaczmy, kogo przyniesie nam te właśnie starcia. Ostatnio pamiętam, że mieliśmy samych różnych kompletnie przeciwników, to znaczy różne klasy, każdy przeciwnik to inna klasa, co mnie dosyć szczerze mówiąc zdziwiło, bo myślałem, że naprawdę będzie mag, paladyn, czasami mag i paladyn. Ale okazało się, że troszeczkę inaczej to wyglądało, więc bardzo fajnie. Godny przeciwnik, no to może być ciężko, hehehe. A przed nami... Wow! Kolejny kapłan, bo ostatnio też się mierzyliśmy z kapłanem, to właśnie w tym meczu pamiętnym z kapłanem udało nam się dobrać bardzo fajne właśnie to combo. Nie wiem, czy Cień Daxramas chciałbym zostawić, czy też nie. Myślę, że chciałbym, bo jeśli on nie będzie miał wyciszenia i nie zdąży na niego rzucić jakieś słowo mocy, znaczy słowo cienia, ból, śmierć albo inne zniszczenie, no to może być całkiem nieźle. No ta ręka już nie jest tak fantastyczna, powiedziałbym, jak te ręce w poprzednich turach. Ręki? Ja czemu chciałbym powiedzieć ręki? Te ręce w poprzednich turach. Nasz przeciwnik. Widzę, że debatuje kapłankę kontra kapłankę. Prawdopodobnie. Myślę, że kapłanka będzie bardzo dobrym zagraniem. To jedna kapłanka. Tu jeszcze wskazywano tą drugą kartę lewą. Jestem ciekawy, czy to też się kosztuje jeden many. No problem jest taki, że ja nic to autentycznie nie mogę powiedzieć. Znaczy, coinowanie tego siepacza jest błędem, bo po pierwsze tracimy ważną dosyć w tym meczu. Znaczy, może nie ważną, ale ważną do zabicia tej kapłanki monetę. No po drugie, to pozwalamy mu dobrać kartę, no i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że wykoinowanie tego eksperymentatora grą... Znaczy nie, wykoinowanie się nie znak skrama będzie lepsze. W następnej turze będzie eksperymentator. Niestety tego siepacza po prostu nie będziemy mogli zagrać. To jest właśnie ten problem, że on nam zablokował to zagranie. My w poprzednich meczach, jeśli dobrze pamiętam, nie mieliśmy czegoś takiego, że mieliśmy zablokowane w jakiś sposób zagranie danej postaci. Ponieważ na świecie nie to zrobił. Okej. Okay. Pajęczek jest w porządku, bo mam mało ataku, nie zabije tego cienia, więc jest okej. Okay. Przyjmując o tym, że będzie synergia. Jego pajęczek. To jest właśnie ciekawe, jak powstają synergie między naszymi kartami a kartami przeciwnika. Tak naprawdę ten upierny pajęczek może przysporzyć nam bardzo, bardzo wiele przyjemnych spraw. Jakie mamy AOE? AOE mamy jedno i to jest cienisty płomień. Nie mamy Hellfire'a. Jeśli dobrze pamiętam, tylko cieniste płomień, to w dodatku jeden. Ale mamy dwa nadmiary mocy do niego, to możemy sobie zrobić taki flame strike. Okay. Wow, Wichajmistrz! Bez mecha? Serio bez mecha? Jestem ciekawy, czy on ma mecha, czy nie ma. Czy to, że będziemy tradeować za kapłankę, to jest oczywiste. Pytanie tylko, czy ja nie chciałbym zagrać siepacza? Myślę, że chciałbym. Chociaż może chcę dobrać kartę. Bo efekt będzie miał ten sam. Może nie do końca ten sam, bo nie będzie ginął mu cienistek Sramas. To zagram się patrzę. W tym przypadku gramy go... W sensie, tę kartę można tylko tak naprawdę grać ze względu na jej prowokacje. Statystyki są fatalne. Tarczowego Sanjinu często można grać ze względu naprawdę na statystyki. Same statystyki 3-5 są super. Prowokacja jest miłym dodatkiem w niektórych momentach. Tutaj się patrzę, gramy tylko i wyłącznie ze względu na to, że ma prowokację taką. Ale jednak masz mecha. Dobra, ważne jest też to, że nie zginie mój cień znak serca. To jest też fajne. Będziemy mogli z nim dalej tradeować i dalej on będzie mógł, krótko mówiąc, się tutaj z nami bawić. Jeszcze mamy moje cienia, ale nadal myślę, że strażnik Luny będzie tutaj o wiele lepszy. No i skoro Luna nie zginęła, to my chyba walnimy w twarz. Mogę stradować tu, ale nie widzę sensu. Mogę stradować tu, ale wtedy te same pajączki zabiją mu cień znak Sramas, a tego nie chcę. Wolałbym, on wpakował szatkownika w niego. Teraz on jest też wolny od wszelkich cieni, mocy, cienia. Ból, znaczy, już wyszedł z zasięgu słowa cienia ból, ale mój przeciwnik raczej go nie ma, bo by pewnie go rzucił w poprzedniej turze. Może, jeśli ma słowo cienia śmierć, no to dopiero w przyszłej turze będzie mógł to zrobić, a ja prawdopodobnie ten cień znak Sramas już gdzieś tam wtraduje, albo on go zabije, albo. Piąta tura będzie spoko, bo możemy coś tam uleczyć, jeśli on nie zabije tego cienia znak Sramas, to będzie miał duże problemy. Zabija go, dostaje.
no, taką, wiecie, w porządku postać, żadnego szału nie ma. Fajne jest też to, że mamy tę boską tarczę. Ona tutaj bardzo, bardzo, bardzo dużo ma do powiedzenia. Miała. Miała do powiedzenia, niestety. Fajnie, że on zabija te... Czekajcie, muszę przeczytać opis tej karty, co ona robi. Nie, żartuję. Dawno nie widziałem tej karty z mamą bota. Stridujemy, uleczymy i jest fajnie, co nie? Pamiętam, Kelta Las. Tak, zrobimy tak. Nie wiem, czy aż tak bardzo desperacko chce zabić tego złomobota. Facet rzeczywiście próbował dobrać karty i całkiem mu się udało dobrać rzeczywiście te karty pod mech kapłana. No ten złomobot naprawdę jest niezłym pikiem. Złomobot miał wcześniej Wichajmistrza, miał no szatkownika, to bym brał, nawet jeśli nie tworzył mech deku, wiadomo. Ale na razie mu nieźle idzie. Mam nadzieję, że więcej tych mechów dużo nie ma, bo ten złomobot tutaj dając +2/+2, znaczy dostając +2/+2 za każdym przyjaznym mechem, no będzie problemem. Oczywiście nie zabijamy go na razie, bo możemy go zabić w przyszłej turze. Nie ma czegoś takiego jak szarżujący mech, jeśli dobrze pamiętam, więc raczej ten złomobot się nie zbustuje. Czy co pakujesz w tę koleżankę? Zostaw ją. Ona jest spoko. Ona cię lubi przecież, bo wy się leczycie, tak? Nie? Wy nie lubi? Nie? Okej, okay, dobra, nieważne. W przyszłej... Święty cios! Co, i drugi święty cios? Pakujesz wszystko w nią? Wow, to słabo strasznie. Widzicie, ten wulkaniczny smok mówi: ja, wyrzuć mnie, wyrzuć mnie, wyrzuć mnie, wyrzuć mnie, proszę, wyrzuć mnie, popatrz, jak... O losie, jeszcze to. Będzie ciężko. On mówi: wyrzuć mnie, nope, kosztuje 6 many, do widzenia. Oj, top deck fantastyczny, myślę, że go użyjemy. Top deck, pacniemy w... A, bo to jest ten mech głupi. Pacniemy w tego mecha, zabijemy Wichajmistrza i jest okej. Okay. Czegoś lepiej to można zagrać. Może jeszcze zagrać dowódcę agentu. Bombę ucienia, sklirować tego i strajdować. I wtedy chyba mamy troszeczkę lepszy stół, co nie? Jeszcze raz. Yeti. Będziemy mieli 4-5 na stole. To strajduje się za to. Pamiętaj, Kelta Las. Bomba cienia tutaj. Będziemy mieli 1-4 kontra 4-5. W tym drugim przypadku będziemy mieli 3-3 kontra 3-2 i 4-2. Chyba z jakiegoś powodu to zagranie mi się jakoś bardziej podoba. Nie wiem, może nie jest do końca to, co powinien dorzucić. Yeti czy wulkaniczny? Yeti ma chyba solidniejsze statystyki. Albo ten... Nie, Yeti, niech będzie Yeti. Bo Yeti nie ginie od słowa cienia, tam ból, śmierci, tego wszystkiego. Chciałem tylko zagrać tego starego gorzelnika, aby, wiecie, nie był on takim uciążliwym dropem, abym nie musiał się czegoś cofać. Ale fakt, że będę miał tego dowódcę agentu, będę mógł wpakować go w tego złomobota, zabić go, później go cofnąć, znowu rzucić, no generalnie będzie całkiem fajnie. O! No i skończyła się zabawa, generalnie. Dobra, zabijemy... Ja... Strasznie się... O! Jest obrzydliwe, w jaki sposób ja topdekuję karty. Zamiast mi jest wstyd za to, ale będziemy rzucali chyba tego... Chociaż, kurczę, ja mam całkiem solidne karty w ręce i nie wiem, czy na pewno chciałbym je tutaj tracić. Doomguard nie ginie z powodu tego, więc nie, chyba Doomguarda rzucimy. Tylko pytanie, czy najpierw chcę dobierać. Szanuję te karty, które mam w ręce, więc wolę dobrać. Okej, okay, jeśli odrzucę to załogowe działo, to będzie super. Działo okrętowe. Strybujemy tak, aby zabić tego, bo ja się naprawdę boję tej synergii z duchami. Naprawdę się boję, że on zacznie wyrzucać mi mechy i z tego potulnego 1-5, teraz 1-7, zrobi się zaraz 15-10-10. To jest nowa liczba, którą wprowadziliśmy do systemu sawicowych miar. Chromagus! O losie! To będzie... Znaczy nie będzie ciężko go zabić, nawet będzie łatwo go zabić. I będziemy mogli chyba nawet wyrzucić tego smoka. Pacniemy, to zginie o dwie postaci, czyli będzie kosztowało 4, czyli mnie nie stać na niego. Czyli mogę tapnąć. Okej, okay, smogę, okej. Okay. Wow, naprawdę, ta karta tutaj bardzo nas ratuje, bo jeśli Chromagus zacząłby mu dublować te karty, to ja nawet nie chciałbym wiedzieć, jak się nazywam. I chciałbym być gdzie indziej, bo no to myślę, że był jeden właśnie z tych jego sposobów na powrót do tej gry, bo jeśli by zaczął topdekować, znaczy... On jest tak naprawdę prawie w tym trybie topdekowania, więc jeśli by, a ten Chromagus bardzo w tym trybie topdekowania pomaga, nie ukrywajmy, nawet ogromnie. Myślę, że to jest najlepsza karta, jaką można rzucić w takich, wiecie, turach na zasadzie zaczynam topdekować. O, i światło naru, ale nadal on ginie, więc fajnie. Chyba, że on go uleczy jeszcze? Może nie uleczy?
Ale cicho, cicho, nie sprawdzić, mówię. Co, o nie. Czy jest odnów? Czyli nie uleczy go jeszcze, strajduje, więc bardzo nieprzyjemnie. Musimy tutaj w jakiś sposób spróbować wrócić na ten stół. Tylko jak to zrobić? Myślę, że smoczek na początek. A później prawdopodobnie ogr. Chyba, że coś stąd dokujemy przyjemnego. I to jest chyba przyjemniejsze od ogra. Tak. Znaczy reprezentuje tak naprawdę prawie takie same ciałko na stole. I tak pewnie będzie tradeować przepodobnie, a kosztuje troszeczkę więcej, więc... będę mógł po prostu tego ogra wcisnąć gdzieś w następnej turze. Mam nadzieję, że on zostawi tradowanie mi, ze względu na to, że po pierwsze wolałbym wybrać trady, które mi bardziej odpowiadają oczywiście, a po drugie chciałbym, aby one ginęły jednak w turze, w której mogę wyrzucić wulkanicznego smokowca, bo inaczej będzie, jeśli wyrzucę go za 6 many 6-4, to będzie trochę ciężko. Bardzo mnie boli to, że on może leczyć swoje postaci, to jest ogromnie, ogromnie uciążliwe, nie ukrywam. Tym bardziej, że ma wybrańcę Velena. Ojej, ten priest mi może top deckuje i... To dekuje każdą kartę, naprawdę radzi sobie nieukrywnie źle. Coś szczerze by się przydało, cienisty płomień by mnie uratował. Tak, to byłaby jedna z kart, które by mnie na pewno uratowały. A musimy coś tutaj stop dekować, tak mi się zdaje, żeby tutaj mieć jakąś szansę na powrót do tej gry. Okej, spróbujmy jeszcze raz. Kapitalny cienisty płomień, dawaj! Niestety nie dzisiaj. Do cienistego płomienia mamy 1 do 11 szans. To nie jest dużo, to jest dosyć mało, ale jeden cienisty płomień jesteśmy naprawdę już z powrotem w grze, jest ok. Tym bardziej, że my możemy dobierać karty, on nie może, więc jesteśmy od razu już w przewadze. Ten jeden cienisty płomień, tego nam potrzeba. Czego onkolwiek by teraz nie leczył, mogę sklirować ten stół, tak mi się zdaje. Chyba, że wiecie, że ma na przykład coś takiego. Taka ozdrawiacielka bardzo mi przeszkadzała. Krąg uzdrawiania tak naprawdę, mimo że w tym trybie top deckowania może wydawać się beznadziejną kartą, tutaj jest fantastyczny. Rozmysł świętości jest też masakrycznym dla mnie rozwiązaniem. Okej, patrzę mi w twarz i niestety ten mecz leci do naszego przeciwnika, Priesta. Wow. Naprawdę myślałem, że mamy rzeczywiście przewagę w tym meczu. Znaczy, może od początku już ta kapłanka troszeczkę mi zablokowała tego siepacza, wiecie, to wiele zagrań myślę się złożyło niestety na przegraną, ale się nie poddajemy, skakujemy na następną, moi drodzy, grę. Złote karty można odczarować, otrzymasz w ten sposób mnóstwo pyłu. Mam nadzieję, że komuś pomogłem. Będziemy lecieć dalej. Mieliśmy, nie ukrywam, w tych pierwszych 4 meczach mieliśmy naprawdę, naprawdę dobrą rękę. Za każdym razem tą otwierającą i później, tutaj też tak naprawdę top deckowaliśmy dobre karty. Znaczy wiecie, nie wiem na ile to był top deck, na ile dużo było kart, które by nas bardzo poratowały w danej sytuacji. Najlepsze myślę, że zagranie mieliśmy z tym Chromagusem, znaczy zabiciem tego Chromagusa, bo jeśli on by żył dłużej, no to byśmy o wiele szybciej skończyli ten nasz żywot. Jaina, drugi mag w tej naszej arenowej... przygodzie. I ręka? Całkiem okej. Szkoda tylko, że nie mamy monetki, bo z tą monetką bym myślę... zoczycimy sobie pajęczaka. Myślę, że Rący Bagienny Szlam reprezentuje tutaj lepsze statystyki. I jeszcze mamy grubańskiego sierżanta, to... jeśli bym wiedział, że dostanę grubańskiego sierżanta, to bym zostawił te pajączki. Nie wiem, czy chcę zagrywać tego grubańskiego sierżanta. Myślę, że jednak jest to okej, ponieważ się traduje na jakieś tam dowolne 3 dwójki, które on mógłby wyrzucić teraz na stół. My to blokujemy. Żmija Manny niestety nie zablokujemy. Miałem nadzieję, że rzuci monetkę i coś tam wykoinuje. Właśnie o statystykach takich, które mogłyby zabić ten grubiański sierżant, albo że tego nie zrobi, uda nam się zablokować to zagranie. Tutaj największą swoją nadzieję pokładam w tym, że nie ma on Frostbolta. To jest troszeczkę złudną nadzieją, ale to jest duży szans. Okej, nie ma Frostbolta, czyli będziemy mogli stradeować ładnie. Czy może nie jakoś fantastycznie, ale nieźle. Okej, zabijemy to. On to pięknie prawdopodobnie. Dorzucimy krzyżowca i jest nieźle. Mamy coś na 4. turę, mamy ten cienisty płomień, taką alternatywę naszą do Flame Strike'a. On jak będziesz tradował, znaczy będziesz zdejmował tę tarczę tu. Okej, to jest logiczne. Moneta. I? Ojeju! No tej karty przepraszam, ale się w ogóle nie spodziewałem. Tajemna eksplozja. Nie wiem, czy na arenie ona jest dobra. Według mnie na arenie też była... dosyć nie najfajniejsza, ale 4. tura Yeti to na pewno jest w porządku zagranie. W przyszłej turze Gnom i możliwe, że jakieś tam stopdekowanie, że zaklęcie to raczej nie, więc najpierw będę rzucał moc krwi, później ewentualnie Gnoma, tak tylko dla, krótko mówiąc, wystawienia 3-2 na stół. Szpiegożernego gula jest fajny, tradujesz? Nie, to nie rozumiem troszeczkę tego szpiegożernego gula. O, jest i on, fantastycznie. Myślę, że wyrzucenie tych takich dwóch 3 dwójek na stół jest ok.
Mogę rzucić smoka. Ale w ogóle go teraz wyrzucić. Okej, okay, mam jeszcze kurczaka. Nie ma sensu, myślę, że go tutaj dogrywać. Nie ma kompletnie. Chociaż, znaczy on będzie tradeował, więc nie ma sensu. Ale kurczak będzie bardzo ładną synergią z wulkanicznym smokowcem. Znowu, to takie smaczki areny, wiecie. Synergia gnoma, eksperymentatora i kurczaka z tym wulkanicznym. Wiecie, to są z reguły takie bardzo przesadzone synergie, jeśli chcielibyście je zaplanować. Jeśli nie próbujecie ich planować, jest naprawdę nieźle. Tradujesz, fajnie. Nie tradujesz, fajnie, że wyrzucasz tę dodatkową postać. Uda nam się zabić 4 postaci w tej turze. I to na pewno będę je zabijał, więc wyrzucimy... to za 2 i to nie będzie już mnie stać niestety, więc bardzo mi przykro, ale to w 7 turze też będzie całkiem niezłe. Więc tak, trade. Ten zombie jak tak naprawdę nie kupuje nam 5 życia, on kupuje nam 2,5 karty, więc... Aha, i miałem jeszcze oczywiście dobrać kartę pod koniec tury, wiadomo. Rzucimy to, nie widzę sensu zagrywania kurczaka. Jeśli on chce pingować, to w sumie nawet okej, bo to zabierze mu 2 many, będzie mógł wyrzucić coś maksymalnie za 4, czyli na pewno będę mógł zabić tym smokiem, kto w przyszłej turze, no, lewitujący obserwator i tapnięcie, czyli za 7 many wystawiamy 7-7 i dobieramy jeszcze kartę, więc całkiem fajny, taki można powiedzieć alternatywny Dr. Hook. Jest oczywiście też ta gorsza wersja, że on ma na przykład Mirror Entity. I będzie przykro mi, ale zobaczymy, mam nadzieję, że to nie jest Mirror Entity. To jest Mirror Entity, więc musimy tutaj... Znaczy w sumie, znaczy musimy, znaczy nie wiem czy musimy, ale powinniśmy się też strajdować. No, bo jeśli by się zdarzył Flame Strike, to by było dosyć nieprzyjemnie. Tapniemy, no tutaj na koniec tury wiadomo, żeby zboostować tego obserwatora. Jedyną jego odpowiedzią jest w tym momencie Fireball, co jest bardzo prawdopodobne, że on ten Fireball posiada. Aczkolwiek nie jest gwarancją. Nie chcę strasznie zagrywać cienistego płomienia na tej postaci, ani trochę mi się to nie widzi, krótko mówiąc. Na tym się patrzę też nie. Spróbujemy coś tam dekować. O! Jednej many brakuje. Tak mało, a tak dużo, prawda? Tutaj pacniemy. Tutaj zrobimy... ten sposób. Zdarzało mi się, że ta kobieta się trochę za bardzo wydarła. Okej, najgorsza wersja to oczywiście Flame Strike i mam nadzieję, że go nie ma. Mam dużą nadzieję, że go nie ma. Mam tego dużą, bardzo dużą nadzieję, że go nie ma. Ale zobaczymy. Flame Strike jest. No to niestety trudno. Zeżarł mu to też całą turę, więc okej. Jednak nie, to niestety mój panie bombiarz. Nie tym razem, panie bombiarz. Kolejny sekret. Mój ty. Tajemniczy. Oczywiście ja w ten sekret chciałbym wrzucić tego koleżkę. Czego chcieć? A to żeś mnie zaskoczył. Okej, moc krwi w takim razie. Counterspell to jest? Duplikacja? Nie wiem. Tutaj będziemy mieli bardzo solidną 10-6. Nie będę gardził tym ani trochę. Przepraszam. Mój mod. 10-8. Myślicie, że to jest wyparowanie? O, loś, nie, jak to jest wyparowanie, to niestety muszę strajdować. To boli troszeczkę. Nie, to jest duplikacja, okej. To w takim razie to był błąd, ten trade, ale wiecie, jeśli to było wyparowanie, to zaatakowanie w twarz byłoby jeszcze większym błędem. A myślę, że ktoś mógłby spokojnie wziąć... Trafiłeś, nieźle. Możesz to teraz pingnąć, więc całkiem dobrze. Bojąc się tego wyparowania, myślę, że powinienem był zagrać właśnie w ten sposób, tak jak zagrałem. Możemy to teraz strajdować tak i wystawić... Dwie bardzo fajne postaci, obie odporne na Flame Strike, że odporne o tyle, że nie giną od samego jego, samego niego. Ta moja polszczyzna. Może być Flame Strike, może być Pink, może być oczywiście kolejny Bombardier, który trafia. Jak on trafia? Trafi bardzo ładnie. No to upucupu, Counterspell. Co to może być? Kolejne, przepraszam, chciałem powiedzieć... Duplikacja kolejna, okej. Czy ja chcę to tradować? Nie, powinienem najpierw dobrać kartę. Okej. Wyrzucimy w takim razie te pajączki, aby zwiększyć... Kurczę, wszystko co mam ma 4 życia. Wszystko co kochasz jest łatwopalne. Jestem ciekawy, czy ktoś z was wie, z jakiej karty jest to podpis. Okej, stradujemy tak, stradujemy... W ten sposób, nie wiem czy cofanie tego faceta jest w porządku, myślę, że wystawienie tego kolegi jest troszeczkę lepsze, ale wtedy się podstawiamy pod Flame Strike, jak nie wiem co, ale on nie ma tego Flame Strike'a z drugiej strony. Kurczę, ten kolejny bombiarz za bombiarzem to będzie tutaj leciał, tak? Ja mu skopiowałem się jego człapa, a to chill!
Przepraszam, cały czas żyję w przekonaniu, że skopiowałem u kolejnego bombiarza. Nie, 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 mój błąd, oczywiście. Śniegoczop nie jest problemem. Flamestrike jest problemem, tak, jest dużym problemem. Jest takim ogromnym problemem, ale żywioł jak wody jest okej. Cienisty płomień, nawet nie wiem, czy nie będę tego zagrywał tutaj rzeczywiście. Szkoda, że coś z tych postaci nie ma troszeczkę więcej życia. Jakby na przykład on miał jeden więcej życia, to by było tak cudownie. Znaczy, albo on miał dwa więcej życia. Ale cóż, tutaj będę prawdopodobnie zagrywał 4-4-2. Nie widzę sensu dobierania karty. Będę musiał tylko czymś jeszcze w coś uderzyć. Znaczy tym będę musiał zaatakować w twarz. Albo nie, w sensie tym będę mógł zaatakować w tego i wyczyścić cały stół. I będzie okej, okay. Tak mi się zdaje, prawda? Wtedy tą czwórką będę co cofał. Chyba tego kolesia. Chyba, że nie chcę tej czwórki na razie i chcę wyciągnąć rzeczywiście value z tego. Boję się troszeczkę, że za bardzo się wtapuję, że tak powiem, w przegraną. Okej, cienisty płomień w takim na tym koledze. Ten na pewno leci. Ups. O, coś zepsułem chyba. Tak, zepsułem kartę. Tak, że policzyłem? A, no tak, bo miałem zagrać 4-4, ale no to zagram tego kolegę. To błąd, przepraszam. Coś źle popatrzyłem. Mój błąd. Ale to... mam nadzieję, że nie będziemy jakiegoś dużego wpływu na tę grę. Tutaj wystawiliśmy zamiast 4-4, zamiast 4-5 wystawiliśmy 4-4, więc nie jest jakaś duża masakra. Gorzej, że on może atakować, nie to do końca co chce. Pingujesz tego kolegę, fajnie, bo ja nim tak zaatakuję, ale nasz przeciwnik decyduje się, że to jednak nie jest jego mecz i mamy za dużą przewagę. Możliwe, że w ogóle nie dostał Flamestrike'a. Nie chciałem powiedzieć, że nie gra Flamestrike'a, ale możliwe, że nie dostał w ogóle. To by było dosyć przykre. Moi drodzy, dwa kolejne mecze za nami. Talia sprawdza się, jak widzicie, 5-1. Naprawdę nie narzekam na tę talię, mimo że nie wygląda na jakoś kosmicznie super ekstra. Jest to takie, można powiedzieć, trochę bardziej endgame'owe zoo. Jeśli tak to można nazwać. No ale cóż, 5-1. Myślę, że nieźle. My się widzimy prawdopodobnie już niedługo. No a póki co, dziękuję wam bardzo serdecznie. I do zobaczenia!